Coś innego.
Dzień dobry.
porządku. Ja przypominam, że w przerwie meczu odbędzie się losowanie trzech numerów biletu, których właściciele zostaną uhonorowani upominkami, ufundowanymi przez burmistrza Brzegu, pana Jerzego Brybiaka, którego zresztą serdecznie witamy dzisiaj na trybunach. Thank you.
A pan był przy tym?
tej zbiórce. Memu. Witam serdecznie jeszcze raz kilku gości, drugą grupę, która przybyła. I przypominam, iż w 21 minucie pogoła Łukasza Żeglenia dla Stali oraz Dominika Szczęka dla GKS 1962 Jastrzębie. Wynik remisowy 1-1. Thank you.
nie, no to jest to Thank you.
skończył, tak? Thank you.
Dobra. Thank you.
Dobra. Dziękuję.
Tego trzymasz? Thank you.
Thank you.
57 minucie, 4 gola dla naszej drużyny zdobył Dawid Lipiński. Thank you.
Teraz to już patrzę. Thank you.
68 minucie miała miejsce druga zmiana w drużynie gości po zgodności granicy z numerem 16 Dominik Bulamik, a zastąpi go granicy z numerem 5 Adrian Kopacz. Maciej Gaszka.
Nie,
80 minuta. Żółtą kartą ukarany zawodnik naszej drużyny, grający z numerem 8, Kamil Zalewski. Thank you.
W 6 minucie miała miejsce zmiana w drużynie gości. Boisko Puszczy Grający numerem 20 Daniel Trąd, a zastąpił go grający numerem 13 Tomasz Musioł. W tej samej minucie miała miejsce zmiana w naszej drużynie. Boisko opuścił grający numerem 9 strzelec Bugol Dawid Kupiński, a zastąpił go grający numerem 19 Marcin Mazur. Thank you.
Thank you.